Poniedziałek, 9 sierpnia. Dzisiaj Kościół wspomina świętą Teresę Benedykta od Krzyża, dziewicę i patronkę Europy. Z Ewangelii świętego Mateusza: czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Dzisiejsza Ewangelia o 10 pannach, 5 roztropnych i 5 nieroztropnych. Te roztropne, które wyczekiwały swojego ulubieńca, mając zawsze przygotowaną oliwę w swoich lampach, i te 5, które nie miały do końca przygotowanej tej oliwy, były nieroztropne w samym znaczeniu tego słowa. Ale tu nie chodzi już konkretnie o te panny, one są tylko obrazem, ale chodzi konkretnie o czas czuwania. Moje życie, całe moje życie jest czuwaniem. Pewnie są wzloty i upadki w naszym życiu. Jesteśmy nieraz jak te panny roztropne, wyczekujące oblubieńca. Nieraz gdzieś daleko odbiegamy od tego wszystkiego w naszym życiu. Ale zawsze w sercu mamy nosić pragnienie miłości, pragnienie kochania Pana Boga, pragnienie bycia przy Jezusie. Czuwajcie, to znaczy bądźcie zawsze gotowi. Jeśli ja w sercu będę miał pragnienie, a gdzieś tam te sprawy zewnętrzne mi odbiegną, to zawsze to serce będzie wprawdzie stawało przed Panem Bogiem. Pan Bóg nieraz patrzy na te nasze upadki, na te nasze słabości. Może nieraz przymyka oko, bo patrzy głębiej. Patrzy w moje serce, w Twoje serce. Ile w tym sercu jest miłości, ile w tym sercu jest wiary. To dla Pana Boga się liczy. Nie zawsze to, co zewnętrzne, bo my na zewnątrz potrafimy pokazać wiele różnych rzeczy. Potrafimy dobrze grać, być cudownymi aktorami. Ale Pan Bóg chce bardziej prawdy o nas. A prawda wypływa z serca. Na co wam błogosławię ten dzisiejszy dzień, abyście go godnie przeżyli. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże, dobrego tygodnia.